Witam serdecznie, moi Państwa. Gościem jest pan Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawnego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Kłaniam się, dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, apelujecie o różnego rodzaju zmiany w Polskim Ładzie. Takie same apele śle, nie wiem, Konfederacja Lewiatan, takie same apele śle Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. To ja na początek zapytam, pan wierzy, że te konsultacje, które są przedłużone do końca sierpnia i te wasze apele dadzą jakąkolwiek reakcję rządu, czy rządzący was posłuchają, no i ewentualnie zajmą się zbieraniem większości sejmowej na to, żeby uchwalić tą ustawę, o którą im chodzi? W moim przekonaniu wychodzenie do dialogu z takim założeniem, że on i tak nic nie da, no to jest z góry skazanie go na porażkę. Równie dobrze można zwiesić głowę, wziąć, zapłakać i nic nie robić. Także no, skoro mamy ogłoszoną gdzieś otwartość na dialog po stronie rządu, który przygotował ten program, no to my traktujemy to otwarcie i tę chęć do dialogu poważnie. Staramy się wychodzić ze swoimi konstruktywnymi propozycjami. Rzeczywiście proponujemy szereg zmian do Polskiego Ładu i to są zmiany, co jest istotne, takie, które generują ze sobą pewien koszt i pewien ubytek w sektorze finansów publicznych w porównaniu do stanu, który Polski Ład miałby osiągnąć, ale równolegle proponujemy uzupełnienie tego ubytku. W związku z tym te nasze propozycje, one są propozycjami w naszym przekonaniu odpowiedzialnymi i wydaje mi się, że to są to rzeczy, nad którymi warto podyskutować. Mam nadzieję, że ten najbliższy miesiąc będzie poświęcony na analizę między innymi tych propozycji i mam nadzieję, że ostatecznie znajdą swoje odzwierciedlenie w ostatecznym kształcie tego programu. Rządzący mówią tak, dajemy ulgę wielu osobom, one zyskają na niższych progach, znaczy na wyższej kwocie od podatku wolnej, zyskają emeryci, zyskają renciści, będą mieli więcej pieniędzy, więcej będą wydawać, więc nawet jak obciążymy przedsiębiorców, szczególnie tych średnich, to oni tego nie odczują, bo ktoś im przyniesie pieniądze, no ale z drugiej strony, czy to tak ma wyglądać, bo to też wasze stanowisko przeczytałem przed momentem, że czemu więcej ma płacić, nie wiem, krawcowa, fryzjer i tak dalej, bądź przenosić te koszty na swojego odbiorcę, więc czy to będzie zysk nawet dla tych, którzy mają zyskać? No właśnie, no tutaj jest to dyskusja o tyle interesująca, że należy wziąć pod uwagę no, całe spektrum sposobów, w jaki ten program będzie oddziaływał na gospodarkę. Oczywiście, z jednej strony mamy tę tezę, zresztą uprawnioną, że podniesienie kwoty wolnej od podatku, czy też waloryzacja tego drugiego progu podatkowego, to są działania, na które środowiska gospodarcze od lat oczekiwały. No, ta wysokość kwoty wolnej od podatku jest w tej chwili dosyć kompromitująca, w związku z tym no, ja nie znajduję żadnego powodu, dla którego mielibyśmy jej nie podnieść. Natomiast takie założenie o to, że te zmiany będzie finansował w zasadzie tylko i wyłącznie polski mały biznes, bo do tego się to sprowadza, bo te gwałtowne podwyżki obciążeń związane z propozycjami w zakresie składki zdrowotnej dla samozatrudnionych, one obciążą właśnie najmniejszych polskich przedsiębiorców, jest założeniem, którego akceptować nie możemy, no bo jeśli spojrzymy sobie na faktycznie szersze spektrum oddziaływania tego programu niż tylko to, że konkretna grupa podatników, a mianowicie ci podatnicy, którzy pracują dorywczo, ci podatnicy, którzy są emerytami, czy nie są aktywni zawodowo, na tym programie zyskają z uwagi na wprowadzone zmiany, nie powinniśmy się do takiego spojrzenia ograniczać, no bo te same osoby później pójdą rzeczywiście do lokalnego zakładu krawieckiego, do fryzjera i bardzo możliwe, że zapłacą więcej w cenach usług i ta podwyżka będzie spowodowana z kolei podwyżką podatków dla tych najmniejszych polskich firm. W związku z czym rzeczywiście nie jest do końca znany ostateczny bilans taki netto tego programu, nawet dla podatnika, który miałby teoretycznie na nim zyskać. To, co my szczególnie podkreślamy, to to, że ile to zmniejszenie klinu podatkowego to jest jak najbardziej dobry ruch, zmniejszenie klinu dla części podatników, to nie może być to finansowane tylko i wyłącznie przez polski mały biznes. Tak jak wspomniałem, nie przyjmujemy takiej pozycji, że obniżka podatków jest w porządku, natomiast rekompensata tych wpływów już w porządku nie jest, ale chcielibyśmy znaleźć dla tej rekompensaty znacznie szerszą i bardziej, że tak powiem, efektywną bazę podatkową niż tylko i wyłącznie polski mały biznes. Zaraz pana o to zapytam, natomiast nie ma pan takiego wrażenia, że mamy do czynienia z metodą na Janosika, czyli zabrać bogatym, oddać biednym. No to było fajne w serialu, w którym grał Marek Perepeczko i fajne to było w legendach, ale czy to w rzeczywistości tak powinno wyglądać? A kierunki tych transferów są dosyć oczywiste. Też to, co chciałbym być może szczególnie podkreślić, to to, że te dane wyjściowe, którymi operuje się, uzasadniając te zmiany podatkowe,
No, one są wiarygodne w tym sensie, że one prawdopodobnie wynikają po prostu z rozliczeń podatkowych, które trafiają do organów skarbowych. One prawdopodobnie są raportowane do GUS-u. Natomiast one nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej. No bo jeśli sobie spojrzymy na te publikowane przez Ministerstwo Finansów ostatnio rozkład obciążeń podatkowych w poszczególnych grupach dochodowych i ten rozkład miał udowodnić, że system podatkowy w Polsce jest szalenie degresywny, to znaczy, że wraz ze wzrostem dochodów maleje stopa opodatkowania, no to spojrzymy, że tak naprawdę ta degresywność jest widoczna tylko wówczas, jeśli weźmiemy pod uwagę dwa skrajne krańce tego spektrum. I to są o tyle dwa istotne krańce tego spektrum, że z kolei tego wyższego, górnego końca poziomu obciążenia polityka podatkowa państwa nie jest w stanie do końca kontrolować, no bo tam mamy w tym zestawieniu pogadaną stopę opodatkowania dla osób, które osiągają roczny dochód w wysokości przewyższającej 1 000 000 zł. No i to są już sumy, przy których można stosować pewne schematy optymalizacyjne. Tutaj wpływ polityki podatkowej państwa na stopę obciążenia jest ograniczony. Z drugiej strony ta grupa, która jest według tego zestawienia najbardziej obciążona, to jest grupa, która zarabia do 10 tysięcy złotych brutto rocznie. Czyli są to osoby, które tak naprawdę wykonują jakąś działalność dorywczą, działalność sezonową. Nie są to osoby na stałe utrzymujące się ze świadczonej pracy, bo jest to po prostu niemożliwe. Natomiast w zestawieniu jest pokazane, że ich stopa rocznego obciążenia jest bliska 50%. W związku z tym to, co wniosek, który można wyciągnąć na pierwszy rzut oka z takiego zestawienia, wynika, że najmniej zarabiający płacą w Polsce około 50% we wszystkich daninach publicznych, a najlepiej zarabiający płacą, nie wiem, 20% we wszystkich daninach publicznych. Tylko, że tak jak wspomniałem, są to dwa skrajne krańce tego spektrum. Jednego z tego krańców nie jesteśmy w stanie całkowicie kontrolować polityką podatkową, natomiast drugi krańc nie odzwierciedla w żadnym stopniu rzeczywistości gospodarczej. Jeśli zawęzimy to do tych grup podatników rzeczywiście odzwierciedlających sytuację na polskim rynku pracy, czyli weźmiemy pod uwagę osoby zarabiające od pensji minimalnej wzwyż, plus osoby zarabiające więcej, ale jeszcze nie na tyle dużo, żeby optymalizować sobie w sposób międzynarodowy te obciążenia, to zobaczymy, że tak naprawdę łączna suma tych obciążeń wynikających z podatków, ze składek, ona nie różni się wcale w tak drastyczny sposób, jak próbuje się to przedstawiać. A co więcej, z tych osób, które są teoretycznie bardziej obciążone, czyli z tych osób mniej zarabiających, około 1,5 miliona dodatkowo otrzymuje część pensji pod stołem. Skoro pensja otrzymywana jest pod stołem, to jest to pensja nieopodatkowana, czyli łącznie, sumarycznie dochód tych osób jest opodatkowany niżej niż wynikałoby to z oficjalnych zestawień. Ja tutaj trochę długo o tym powiedziałem, natomiast to jest ważne, bo to jest zestawienie, na podstawie którego tak naprawdę jest, wydaje się, projektowana ta polityka podatkowa w tym momencie. W związku z tym, jeśli to zestawienie nie odzwierciedla rzeczywistości gospodarczej, to znaczy, że przyjmujemy dane nieodpowiadające rzeczywistości do tego, żeby projektować politykę podatkową, czyli ta polityka podatkowa nie może być polityką słuszną. I wracając do tego pytania, oczywiście mamy widoczny transfer w kierunku tych słabiej zarabiających, w kierunku emerytów od klasy średniej, od polskiego biznesu. Można się z tym aksjologicznie zgadzać albo nie, to jest kwestia dyskusji. Pozostaje pytanie, jakie to będzie miało skutki gospodarcze, no i w naszym przekonaniu jednak rozłożenie kosztów tej reformy tylko i wyłącznie na polski mały biznes i na klasę średnią przyniesie zdecydowanie negatywne skutki gospodarcze. Czyli rozumiem, że to po prostu jest taka metoda, bo też przeczytałem, że właśnie próbuje się przerzucić te obciążenia na tych średnich podatników, na tą klasę średnią, tych przedsiębiorców mniejszych, ale jednocześnie 60% firm nie płaci CIT-u. Bo co, bo ci mali są, przepraszam za takie stwierdzenie, łatwiej się do złapania, do wyłapania, do tego, żeby ich skontrolować, sprawdzić, żeby oni się przestraszyli i wszystko zapłacili, to z tego to też może wynika? Czy przyczyny takiego stanu rzeczy są pewnie rozmaite, to o czym pan redaktor powiedział na pewno jest jedną z nich. My rzeczywiście wskazujemy na to, że tak jak wspomniałem, rozciąganie kosztów tej reformy tylko na polski mały biznes jest nieakceptowalne, właśnie zwłaszcza w sytuacji, w której mamy w Polsce podatek, który jest podatkiem w zasadzie zupełnie dobrowolnym, czyli podatek CIT, którego 60% podatników nie płaci w ogóle, z którego 10 największych podatników podatku CIT, znaczna większość z nich to są tak naprawdę spółki Skarbu Państwa.
Przeciętne efektywne obciążenie podatkiem CIT przychodu podatnika, który w ogóle gdzieś tę daninę płaci, no to jest niecały tak naprawdę 1%. Są firmy, które od lat nie płacą tego podatku i nic im się nie dzieje, w związku z czym no, trudno uciec od wrażenia, że rzeczywiście finansuje się tę reformę kosztem małego biznesu, podczas gdy duże korporacje mogą się dowolnie optymalizować i nikt nie planuje niczego z tym zrobić. My w naszej propozycji, bo opublikowaliśmy takie memorandum opisujące alternatywy wobec tych propozycji zawartych w Polskim Ładzie, zaproponowaliśmy bardzo prostą formułę, która oznaczałaby dopływ kilkudziesięciu miliardów złotych do sektora finansów publicznych. Mianowicie wprowadzenie minimalnego podatku CIT w wysokości 1% przychodów. Wydaje się, że jest to danina, która jest dosyć uczciwą zapłatą za możliwość korzystania z polskiej infrastruktury. Jakkolwiek nieobecni, silnie nieobecni by byli inwestycyjni tutaj ci podatnicy CIT, którzy w tej chwili podatku nie płacą, to jednak z polskiej infrastruktury korzystają. W związku z tym nie znajduję powodów, dla których nie mieliby oni partycypować gdzieś w kosztach utrzymywania tej infrastruktury. Taki 1% przychodów wydaje się być nie nazbyt zbójeckim rozwiązaniem, a załatwiłby nam całkowicie kwestie tych dodatkowych wpływów, które ma wygenerować zwiększenie obciążeń dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Tutaj jeszcze a propos tego, co Pan powiedział, zmniejszenia tego CIT-u do tego 1% symbolicznego, jednocześnie pojawia się kolejna rzecz dla tych małych przedsiębiorców, szczególnie samozatrudnionych, to jest pomysł, aby od 2023 roku tak naprawdę co miesiąc trzeba było pokazywać książkę przychodów i rozchodów, no i jakby tłumaczyć się, bądź ograniczyć możliwość odliczania czegokolwiek, albo zminimalizować to. No to tu też może potrzebne nam nie jest podwyższanie podatku, a realne, nie wiem, 10% liniowy podatek od dochodu nie odliczajmy, płaćmy 10%, prosto, zwyczajnie zarobiliśmy 100 tysięcy, to znaczy, że 10 tysięcy trzeba oddać, to może to jest pomysł, całkowite uproszczenie systemu. Tylko pytanie, czy ktoś chce tego uproszczenia systemu, na przykład, nie wiem, poza Wami, poza firmami, które funkcjonują, działają na rynku. Czy my gdzieś pozostajemy w dialogu również z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i staramy się te pomysły konsekwentnie podrzucać. My od lat jesteśmy znanymi zwolennikami podatku przychodowego jako takiej najprostszej formy rozliczenia działalności gospodarczej, ale też działalności spółek kapitałowych. Uważamy, że system podatkowy powinien być złożony z takich podatków, które są trudne do uniknięcia, łatwe w poborze, łatwe w obliczeniu i generalnie nieskomplikowane, w związku z czym podatek przychodowy, mając z tyłu głowy te założenia, wydaje się być najlepszym podatkiem. Dlatego tak mocno wspieramy ten kierunek otwarcia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla jak najszerszej grupy podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dlatego apelujemy o to, żeby te stawki ryczałtu obniżać, tak żeby to była możliwie jak najbardziej atrakcyjna forma rozliczenia dla przedsiębiorców prowadzących JTG, bo uważamy, że po prostu jest to forma najprostsza, ona jednocześnie zaoszczędzi problemów przedsiębiorcom, którzy nie będą musieli już wykazywać, że koszt, który ponieśli, jest rzeczywiście kosztem uzyskania przychodu, a nie ich kosztem prywatnym. Z kolei organy podatkowe nie będą musiały tracić czasu na to, żeby zastanawiać się, czy kupiony garnitur jest kosztem uzyskania przychodu, czy nie, i czy on ma gdzieś wpięty znaczek firmowy, czy nie ma wpiętego, bo od tego może zależeć to, czy on jest takim kosztem uzyskania przychodu, czy nie. Także opowiadamy się za poszerzeniem ryczałtu, za obniżeniem stawek, opowiadamy się także za generalnie docelowo całkowitym zastąpieniem podatku CIT podatkiem przychodowym. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, wydaje się, że dobrym pierwszym krokiem na drodze ku takiej reformie mogłoby być wprowadzenie takiego minimalnego podatku CIT w wysokości 1% przychodów. No, jeśli wynikałoby z rozliczenia danego podmiotu, że on powinien zapłacić więcej tego podatku w odniesieniu do swojego dochodu, no to by więcej zapłacił, natomiast żaden podatnik podatku CIT nie mógłby zapłacić mniej niż po prostu 1% osiągniętego przychodu. Być może to byłby punkt wyjścia do rozpoczęcia dyskusji o wprowadzeniu generalnie powszechnego podatku przychodowego w miejsce podatku CIT. Dobrze, no to zapytam jeszcze o taką rzecz. Nie ma Pan też wrażenia, obserwując kolejne jakieś reformy, no rząd z jednej strony chce bardzo uszczelnić system podatkowy. Mówi dzięki temu na przykład, że rozbiliśmy mafię VAT-owską, czy też uszczelniliśmy płatność podatku VAT, no to mamy wpływy coraz większe i jest wszystko w najlepszym porządku. Natomiast jest to też pewnego rodzaju kontrola. Podział płatności, biała księga, forma split paymentu. Teraz kolejne posunięcia,
które tak naprawdę kontrolują jakąś grupę ludzi i nie wiem, czy są uszczelnieniem podatku. Nie ma pan wrażenia, że do tego samego worka wsadza się tych, którzy niezbyt są z prawem, znaczy niezbyt mi z prawem po drodze, z tymi, którzy naprawdę pilnują tych przepisów, ale po prostu trafiają do jednego worka i mają problemy z tego tytułu? No tutaj to jest dosyć delikatna i wrażliwa kwestia, bo rzeczywiście no, mamy gdzieś na szali dwa dobra. Jednym dobrem jest szczelność systemu podatkowego i tutaj w warunkach gospodarki coraz bardziej zdigitalizowanej, coraz bardziej zglobalizowanej niemożliwe jest uszczelnianie tego systemu bez zbierania coraz większej ilości danych. To po prostu wynika z tego, że tych danych produkujemy coraz więcej, obrót jest coraz bardziej cyfrowy, w związku z tym z jednej strony to zbieranie danych staje się koniecznością, żeby system uszczelnić, z drugiej strony staje się coraz łatwiejsze, bo tak jak wspomniałem, wykorzystujemy coraz powszechniej ten obrót cyfrowy w życiu gospodarczym. No, a z drugiej strony rzeczywiście mamy kwestię obciążenia podatników dodatkowymi obowiązkami formalnymi, sprawozdawczymi itd. No, oczywiście te wartości, te dobra trzeba odpowiednio wyważyć, tylko że też pamiętajmy o tym, ja pamiętam jaka była dyskusja w momencie, w którym wprowadzono jednolite pliki kontrolne. Znaczy JPK-i na pewno znacznie usprawniły, znacznie pomogły administracji publicznej agregować dane o podatnikach, przyczyniły się do uszczelnienia systemu podatkowego i tam też obawialiśmy się, że one mogą sprawiać istotne problemy z punktu widzenia takiego właśnie dodatkowego obciążenia formalnego czy sprawozdawczego. Okazało się, że biznes był w stanie dosyć szybko się do tego przystosować, że to nie było wcale takie uciążliwe, jakby się mogło to na początku wydawać. Oczywiście to, że to zadziałało tak w ten sposób w przypadku JPK-ów, nie oznacza, że kolejne obowiązki sprawozdawcze, które miałyby być wprowadzane, będą również, że tak powiem, z punktu widzenia przedsiębiorców nieszkodliwe. Znaczy musimy mieć gdzieś z tyłu głowy cały czas zagrożenie pewną nadregulacją, pewnym nadmiernym obciążeniem obowiązkami administracyjnymi. Natomiast cały czas też musimy pamiętać o tym, że kreowanie polityki publicznej w tym zakresie to jest wieczne ważenie tych dwóch racji. Z jednej strony konieczność uszczelnienia systemu, skutecznego poboru danin, z drugiej ten lęk, ta obawa przed nadmiernym obciążeniem przedsiębiorców obowiązkami administracyjnymi. My oczywiście uważamy, że w tej chwili najmniejsze podmioty w naturalny sposób no, są obciążone w nieco zbyt dużym stopniu. Oczywiście ten poziom obciążeń rośnie wraz ze zwiększoną skalą prowadzenia działalności. Być może dlatego też w Polsce cały czas stosunkowo mało popularnym rozwiązaniem stają się spółki kapitałowe dla mniejszych przedsiębiorców. Chociaż być może wskutek wprowadzanych zmian podatkowych ten stan rzeczy się zmieni, ale jednak ten przeskok w ilości sprawozdanych danych jest dosyć istotny. Tak jak wspomniałem, konkludując, musimy pamiętać o tym, że mamy dwa dobra na szali, mamy konieczność zapewnienia szczelności systemu podatkowego, mamy konieczność unikania nadmiernego obciążenia administracyjnego, sprawozdawczego dla przedsiębiorców i za każdym razem podejmując decyzję o tym, czy konkretny obowiązek sprawozdawczy wprowadzić, czy też nie, musimy zadać sobie pytanie o jego proporcjonalność, o to, czy on spełni swój cel i o to, czy nie będzie dla przedsiębiorców zdecydowanie zbyt szkodliwy, zbyt uporczywy. Krótko, panie Jakubie, wobec powyższego Polski Ład tak? Ale nie wiem, do zmiany kwestie związane z obciążeniem średnich przedsiębiorców, kwestie związane z tym, co się dzieje, czyli prawie że doprowadzeniem do tego, że będzie zlikwidowany podatek liniowy, bo te zmiany w nim spowodują, że on się po prostu przestanie opłacać. No i prosta składka zdrowotna, naliczana w wysokości 9% od dochodów, bez możliwości jej odliczenia. To są takie istotne zmiany, te największe i możemy się zgodzić na Polski Ład, można tak powiedzieć w skrócie, czy nie? Znaczy, tutaj kształt Polskiego Ładu ewoluuje. Inny kształt został przedstawiony na pierwotnej konferencji, później mówiliśmy o innym. Ostatnio był przedstawiony w ramach tego projektu ustawy. Jeszcze inna, dialog cały czas trwa, w związku z tym ja do Polskiego Ładu być może stricte nie chciałbym się odnosić na zasadzie takiej oceny tak albo nie. Ja powiem tak, gruntowna reforma systemu podatkowego tak, ale bez nadmiernego obciążania polskiego małego biznesu. Jesteśmy gotowi do dyskutowania o tym, w jaki sposób możemy sfinansować koszty wynikające z obniżenia klina podatkowego dla mniej zarabiających, natomiast sprzeciwiamy się temu, żeby były to koszty obciążające tylko mały polski biznes. No i teraz odejdźmy na chwilę od Polskiego Ładu, ale zostańmy przy gospodarce, natomiast powiedzmy o takim temacie, który wpływ na gospodarkę ma, a więc epidemia, która
Teraz jest, jak mówią niektórzy, troszeczkę złośliwie na urlopie, bo tych przypadków jest mniej, chociaż ich ilość niestety powoli zaczyna rosnąć. No i teraz właśnie pytanie, jak przedsiębiorcy, pracodawcy powinni reagować na osoby niezaszczepione, jak powinny reagować na ewentualne lockdowny? Konfederacja Lewiatana właściwie i prezydent powiedział do mnie, że jest zdecydowanym zwolennikiem tego, że ktoś jest niezaszczepiony albo nie ma testu, to albo nie powinien odwiedzać danej instytucji, albo nie powinien w niej pracować, bo nie stać nas na kolejne zamykanie gospodarki, nawet nie wiem, w mniejszym czy większym zakresie, chociaż to zamknięcie tak naprawdę w porównaniu do innych krajów dotknęło nas moim zdaniem w małym stopniu, na szczęście. Znaczy tak, ja na pewno nie chciałbym stawiać tutaj pozycji osoby, która by doradzała przedsiębiorcom, w jaki sposób mają rozplanować pracę w swoim zakładzie, jak traktować w tym kontekście osoby niezaszczepione. No to, co możemy powiedzieć na pewno, to to, że im więcej osób niezaszczepionych pozostanie generalnie w populacji, tym większe będzie ryzyko wystąpienia kolejnych fal epidemii, tym większe będzie ryzyko po prostu pewnych gospodarczych restrykcji. Nie wiem, czy będziemy mówić o jakimś lockdownie na wzór takiego, z jakim mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy, czy też będziemy mówić o jakichś innych formach ograniczeń. Natomiast niewątpliwie, jeśli po prostu solidarnie jak największa liczba osób się nie zaszczepi, to to ryzyko będzie odpowiednio większe i tym samym tak naprawdę konsekwencje indywidualnej decyzji o zaszczepieniu bądź niezaszczepieniu będzie ponosiła znacznie szersza grupa osób niż tylko i wyłącznie ta osoba, która jednostkowo decyduje o tym, czy się zaszczepić, czy nie. Więc mając to na uwadze, to co ja bym powiedział, to na pewno to, że warto zachęcać do szczepień, warto szczepić się powszechnie, tak żeby to ryzyko zamknięcia gospodarki było jak najniższe, żebyśmy mogli i tę jesień, i kolejną wiosnę, i jesień w przyszłym roku przeżyć w miarę spokojnie, przeżyć bezpiecznie i bez obawy o to, że będziemy musieli zamykać swoje firmy i likwidować miejsca pracy. Wydaje się, że to jest po prostu odpowiedzialność gdzieś nas wszystkich i to należy mieć na względzie, podejmując decyzję o zaszczepieniu. Więc bądźmy odpowiedzialni, a jednocześnie rządzącym życzymy, żeby słuchali pracodawców, przedsiębiorców, słuchali różnych organizacji, przygotowując ostateczny kształt ustawy o Polskim Ładzie. Moim Państwa gościem był Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawnego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dziękuję serdecznie Panie Dyrektorze za rozmowę. Dziękuję bardzo.